targów. Ogólnie to nie jestem zadowolony. Liczyłem na jakieś takie produkty bardziej regionalne, ale pod względem fit, czyli coś, żeby się pojawiło odnośnie erytrytolu, jakichś takich naturalnych słodzików, jakieś na przykład rośliny, które by wspomagały na przykład odchudzanie. Czegoś takiego nie odnalazłem, polowałem taką laskę, to jest sarnina, ale hałasuje. Zobaczcie to. Osypka, nie? Wygląda dziwnie, nie? Cztery takie na zakwasie chlebki, nie? Kupiliśmy prezenty sobie, takie upominki. Ty? Bardziej męski wziąłem. Biały, ale miał tu. Ludzie na nas patrzą, jak jemy te kiełbasy i chleby. Nie ma co się dziwić, bo większość ludzi to kupuje jakieś drożdżówki, soczki i tak dalej. No ale kiedyś pewnie nasi rodzice czy dziadkowie to spożywali takie przekąski, mieli energię, siłę, to co trzeba. A my teraz idziemy do sklepu, kupujemy jakieś bułki, wszystko jest słodzone, jest ciasteczka, soczki, wszędzie jest ten cukier, który później trzeba spalić. Zamówiłem pizzę jeszcze na noc, potem jestem bardzo zły, zamówiłem kolę, no i jest to zwykła kola, czyli z cukrem, tak. 26 września, zwróćmy uwagę. Wczoraj weszła pizza, więc może te węgle wyładowały tę uwagę. No właśnie. No dejmujemy wagę aparatu, że jest 87,5, to jest sporo wody doszło. Masło. To jest zielona kawa, Astra. Przeważnie piję dwie saszetki. Jest duża kawka standardowo, na start jedzie. Tutaj mamy kakao, zawsze, nie zawsze, no staram się dawać dużo kakao. To pokażę wam, co będę dzisiaj jadł. To jakiś typowy posiłek, ale po prostu niczego nie mogę, nie zdążyłem przygotować. Kubki żytnie, które kupiliśmy wczoraj na targach. Tutaj mam zieloną kawę, ostatni kawałek pizzy. Sałatka. I tutaj są jakieś takie gotowe cuda. Jeszcze jest taki łosoś, jeszcze jest kiełbaska. Mamy 400 kalorii, tutaj 600 kalorii, tutaj 200, czyli 800, 125 gramów. Jakieś liczmy czysta. Tutaj mamy 200 gramów kawanosa takiego prawdziwego, z polskiego. 2200. Zakładam, że to ma gdzieś 200-300 kalorii. No sałatka to prawie nic. Więc mam 2,5 tysiąca kalorii, więc widzicie, ile tego jest. To jeszcze chciałem wspomnieć właśnie w tym vlogu, że wczoraj w nocy uruchomiłem, gdzie się zamawia plan, zamawia się specjalny plan treningowy, opcję właśnie pre-orderów, właśnie trening w domu. Będę teraz go uzupełniać, więc można zamawiać o 50% taniej. Taki prezent mi się trafił, dość duży, jeden z podwójnym mięsem, mam nadzieję, że to jest ten. Jak tu się dostać? Tortilla pełnoziarnista i waży 520 gram. Niam, 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 niam. 27 wrzesień. Let's go. Są teraz do pracy. Szybka pobudka. Nie miałem w ogóle posiłku przygotowanych, więc na szybko tylko wziąłem taki posiłek ratunkowy, żeby coś mieć w żołądku. No i jest to 100 gramów tków owsianych, dwie miarki odżywki białkowej, 100 gramów rodzynek, 50 gramów nasion chia, 30 gramów siemienia lnianego, 130 gramów takiej jakby kiełbasy, 300 gramów znalazłem piersi z kurczaka i 50 gramów masła i do tego jeszcze bułka. Teraz idę na trening do fabryki formy. Zapraszam na trening. Godzina już 22:26. O właśnie, sporo zasysania. Tutaj mam ziemniaki oraz wątróbkę. Pijam wodą. Mamy 29 wrzesień, dzień przed dniem chłopaka, a ja już takie dostaję prezenty. Mamy tutaj 100 gram ryżu, 70 gramów ryżu, bakłażan, cukinia, papryka, cebula. Papryka chyba już była. Ananas i kurczak? Okej, więc zaczynamy jeść.
Olej mnie zjadł z kubany. Jestem właśnie w warzelni, dzień przed dniem chłopaka, już celebruję ten dzień. Zamówiłem bardzo ostry burger, no i standardowo podają to z frytkami. Tutaj operator kamery ma sałatkę wiejską, jak widzicie jest tego bardzo dużo. Nawet jest boczek, pierś kurczaka, do tego jest pieczywko, jajko, są ogórki, pomidory, sałata. Myślę, że jak taki posiłek zjecie na redukcji, to będzie w sam raz. Bardzo się to wpisuje w dietę tłuszczową. 1 października, godzina już 7 z hakiem, przed chwilą robiłem transmisję wideo. Mam ze sobą zbiornik, który dostałem, pakowany jestem. Tutaj w pracy mam fajną herbatę, yerba mate taco, piję sobie ją ostatnio. Spora dawka, fajnie smakuje, cytrynka, ogólnie piję bardzo dużo herbat, 4 może herbaty, kilka kawy dziennie, więc z tego jestem na odpowiednio nawodniony. W pracy też mam wagę kuchenną. 5 gramów. Dużo węgli jem teraz na masie, więc mogę sobie na to pozwolić. Zapomniałem mleka. Dolewam mleka. Do tego sobie jeszcze dam białko. U nas będzie bardziej słodka jeszcze. O tyle. Zapraszam do oglądania. 14.38, 2 października. Może w końcu uda się wybrać podróż takim kamperem, a może kiedyś w przyszłości będę miał takiego. Będę mógł jeździć po świecie i robić fajne nagrania z różnych zakątków świata. Że trzeba mieć jakąś mniej więcej wizję, bo często jest tak, że myśli prowadzą do działań, a działania do realizacji. No to jesteśmy w Maku. Zamówiłem wrapa orientalnego pikantnego oraz McNuggets 6 sztuk, a Dorotka zamówiła wrapa klasycznego. Mam to, co chciałem, ale jeszcze nie jestem przekonany, czy to jest to, co chciałem, bo zamówiliśmy McWrapa, znakowali to jako bacon, może pakują to inaczej. Kola dietetyczna i ludzie się często śmieją, tak, że zamawiają w McDonaldzie i mówią and diet cola. Ale kiedy ogarniecie po prostu, że tutaj jest 11 gramów zwykłego cukru takiego do herbaty na 100 gramów, a jest tutaj 500 ml, czy to razy 5, masz 55 gramów cukru, który tak naprawdę tylko Wam jest potrzebny po bardzo ciężkim treningu siłowym, a 50 gramów cukru max w ciągu dnia spożyć, więc trzeba umieć kombinować tym wszystkim. Mamy 4 października, 10.32. Ja teraz wybieram śniadanie, sushi. Dzisiaj jest Światowy Dzień Zwierząt i Simba obchodzi dzisiaj swoje święto. Dostał rano purinkę, aż jest najedzony. Teraz jeszcze zasłużył na porządny masaż. I tak to się kończy. Wiem, że dzisiaj dzień zwierząt, ale nie wiem, za co sobie zasłużyłem na taki bardzo dobry obiad. Bataty, sałatka i faszerowany kurczak. Miam. Placka dla dzieci, bo nie ma do dorosłych. Trochę zmiana planów, bo wjechał dodatkowo jabłecznik i zamiast brokuł kapucha. I Dorota tak samo. A co z twoim ciastem? Nie wzięłam. Dlaczego? Przecież zjem. W razie czego? Mamy środę, 5 października, cały obładowany standardowo. Śmieci, torba, no i lecę na siłownię, od razu po pracy. Bo zjem na śniadanie. Ale wypas. Czas wyruszyć na trening. Zbiornik już jest gotowy, więc będą konkretne siady. Na początek jakieś 3-4, może 5 minut rozgrzewki. Węglowodanów i innych fajnych rzeczy, że teraz nic nie mam ze sobą i myślę, że wezmę daktyle. Akurat teraz potrzebuję bardzo dużo węglowodanów, więc wezmę paczkę daktyli. Zjem teraz, ile ich jest? 200 gram, połowę zjem teraz i do tego postaram się zakupić w sklepie jeszcze jakieś białko.
na koniec treningu tego, co najbardziej się obawiałem, to nie będę mieć dostępu do białka, ale właśnie fajnie, że w fabryce formy mieli batona i będzie sporo tych białek, także zjem to. Gdzie jest ta druga godzina? Ja dostaję takie cuda. Normalnie żyć, nie umierać. 6 październik i gotowe posiłki. Tu mamy sałatkę, ziemniaki, ryba, wafle ryżowe. No i herbata, kawa standardowa wystartuje z olejem kokosowym. Ekipa Mike Milek Fitness idzie już z laptopami, fotelikami dla dzieci. A ja standardowo robię tutaj za tego najniższego szczebla, czyli niosę śmieci standardowo. Dzień dobry, poproszę taksówkę na ulicę Mielczańską w Poznaniu. Tak, czarna Ibiza może podjechać. Okej. Okay.